pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tczewie rozwiązano konkurs promujący czytelnictwo pod tytułem Ilustracja do mojej ulubionej książki. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. Patronem medialnym wydarzenia było Radio Tczew. Na konkurs wpłynęło 46 prac z całego powiatu tczewskiego. Bardzo się cieszymy, że wiele szkół odpowiedziało na naszą propozycję. Sam konkurs był skierowany do uczniów, którzy interesują się czytelnictwem. Jest to związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Prace były na bardzo wysokim poziomie i jako członkowie jury mieliśmy ogromny problem, które prace nagrodzić, które prace powinny uzyskać wyróżnienie. W jury jest też nauczyciel plastyki, który brał pod uwagę przede wszystkim i techniki wykonania i wkład pracy, ale także członkiem jury była pani, która zawodowo zajmuje się, pani Bartosińska, zajmuje się książkami i też braliśmy pod uwagę to, na ile te prace są związane z treścią, z tematyką książek. Choć przyświecał nam przede wszystkim taki cel, żeby wśród młodzieży rzeczywiście rozwijać czytelnictwo, żeby zwrócić ich uwagę na książki. W kategorii gimnazja pierwsze miejsce zdobyła Marta Przytuła, drugie Jakub Lewandowski, a trzecie Ada Dej. Cała trójka zwycięzców uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. Z kolei w kategorii szkoły ponadgimnazjalne na pierwszym miejscu uplasowała się Natalia Kuśmierczuk z pierwszego LO, a na drugim i trzecim uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych Magdalena Drawska i Agnieszka Śledź. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wybrałaś na temat pracy konkursowej Alicję w Krainie Czarów. Dlaczego właśnie Alicję? Zastanawiałam się między innymi jeszcze książkami, ale najbardziej zapadła mi w pamięć Alicja w Krainie Czarów właśnie. Uważam, że jest świetną książką, taką bardzo fantastyczną i bardzo lekko przyszło mi narysowanie. To jest głównie narysowane kredkami i trochę markera, farby. Lubię mieszać techniki. Spodziewałaś się wygranej? Skromnie muszę powiedzieć, że raczej spodziewałam się, gdyż bardzo się starałam. Jednak 3 weekendy, 6 dni siedzenia nad pracą, robienia, to jest to, co lubię i raczej się spodziewałam właśnie. Wkrótce pierwsze LO zorganizuje kolejny konkurs czytelniczy. Będzie to powiatowy konkurs związany z narodowym czytaniem. Patronat nad nim objął już pan starosta powiatu tczewskiego, a wszystkich zainteresowanych tym konkursem zapraszamy. W czerwcu na naszej stronie będą informacje na temat tego, jak można i kiedy będzie można się do tego konkursu zapisać.